Ciao a tutti. Ventiduesima lezione. Ventiduesima lezione. Lekcja 22. Lezione numero 22. Lekcja numer 22. Ventuno. Ventidue. Ventitré. Ventuno. Ventidue. Ventitré. Uwaga! Wszystkie liczby mające trójkę na końcu wymagają zawsze akcentu. 23. Allora, vogliono sempre l'accento, wymagają zawsze akcentu. 23, 33, 43 e via all'infinito. Liczby takie jak 23, 33, 43 i tak dalej w nieskończoność, tak? 23. Dziś tematem będzie il modo imperativo, il modo imperativo, czyli tryb rozkazujący po polsku. Tryb rozkazujący stosujemy do wyrażania poleceń, nakazów, próśb, rad, ponagleń, pouczeń. Warto go znać, ponieważ Włosi bardzo często wyrażają prośby przy jego użyciu. Nam wydaje się tryb rozkazujący niezbyt uprzejmy. Natomiast we włoskim często jest to po prostu podstawa prośby. Oczywiście zaopatrzonej na ogół w per favore, albo per cortesia, czy ewentualnie czasami także prego. I dwa szybkie przykłady. Per favore mi faccia sapere la sua opinione. Per favore mi faccia sapere la sua opinione. Proszę, niech mnie pan, pani poinformuje o swojej opinii. Na temat pana, pani opinii. Faccia, forma trybu rozkazującego. I drugie zdanie. Ti prego, vieni qui. Ti prego, vieni qui. Proszę cię, podejdź tutaj, przyjdź tutaj. Vieni jako tryb rozkazujący. Co trzeba wiedzieć o trybie rozkazującym? Otóż, po pierwsze, dla osoby io nie istnieją formy tego trybu. We włoskim dla osoby tu, voi, noi, imperativo posiada formy wspólne, identyczne z trybem oznajmującym, czyli z indicativo presente, czyli z czasem teraźniejszym. Są wyjątki dla koniugacji pierwszej, kończącej się na are, formy dla tu, dla tej koniugacji wyglądają inaczej. Zaraz o tym powiem. I dalej, co trzeba wiedzieć? Otóż osoby lui, lei, loro używają form congiuntivo presente, którego jeszcze nie mieliśmy, ale to nie szkodzi. Czyli te formy są identyczne. Możecie się spotkać z dwoma określeniami imperativo w zależności od osób i form, tak? Czyli dla tu, voi, noi mówi się o imperativo, że jest to imperativo diretto. Czyli bezpośredni, dlatego, że odczuwamy wyrażanie nakazów, próśb, poleceń do osób tu, voi, noi jako naturalne. Natomiast imperativo dotyczące osób lui, lei, loro określane jest jako imperativo indiretto, czyli nie bezpośrednie. Niech pani powie to i to, niech pan zrobi to i to, niech on postąpi tak i tak. W tym filmie zajmiemy się tylko imperativo diretto, czyli dla osób tu, voi, noi. Reszta w następnej lekcji. Inny podział imperativo to imperativo positivo, czyli gdy coś nakazujemy, o coś prosimy. Imperativo negativo, czyli gdy czegoś zabraniamy. Prosimy, aby tego nie robić. Imperativo positivo. Mamy trzy koniugacje. Are, ere, ire. Oraz ta koniugacja typu finire, gdzie niektóre formy przybierają literki i, s, c. Dla koniugacji pierwszej, parlare, are, druga osoba, tu, zawsze będzie miała końcówkę a, czyli tu parla, mów, rozmawiaj, parla. Natomiast wszystkie inne pozostałe formy czasownika dla tych osób, tu, noi, voi, będą identyczne
z czasem teraźniejszym. Czyli noi parliamo. My rozmawiamy, my mówimy, ale intonacja oraz kontekst powoduje, że jest to tryb rozkazujący. Parliamo, parliamo, rozmawiajmy, mówmy. Voi parlate, parlate, mówcie, rozmawiajcie. To samo z prendere, czyli z koniugacją drugą, ere. Tu prendi, bierz, weź. A jak jest w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego? Tu prendi, ty bierzesz, prendi, bierz. Noi prendiamo, prendiamo, weźmy, bierzmy. Voi prendete, prendete, weźcie, bierzcie. Sentire, czyli trzecia koniugacja. Słyszeć, czuć, sentire. Tu senti, ty słyszysz, czujesz. Senti, posłuchaj, słuchaj. Noi sentiamo, sentiamo, słuchajmy. Voi sentite, sentite, słuchajcie. No i finire, tu finisci, ty kończysz. Finisci, skończ, zakończ. Noi finiamo, finiamo, zakończmy, skończmy. Voi finite, finite, skończcie, zakończcie. Kontekst oraz intonacja powodują, że te formy nabierają znaczenia trybu rozkazującego. Pamiętamy o tym wyjątku dla koniugacji pierwszej are, gdzie tu będzie zawsze kończyło się na a. Parla. Jak wspomniałam, dla pierwszej osoby, czyli dla io, dla ja, imperativo nie istnieje. Gdybyście po włosku chcieli pogadać samemu ze sobą w trybie rozkazującym, to we włoskim używa się do tego celu osoby tu. Parla, prendi, senti, finisci. Czyli do samego siebie można powiedzieć, zwracając się per tu we włoskim. Zupełnie tak jak kotek na obrazku, który być może mówi do siebie miagola. Miagolare, miagolare oznacza miauczyć. Miagola. I przykłady. Dla parlare. Parla. Parliamo. Parlate. Vieni qui e parla con me. Vieni qui e parla con me. Przyjdź tutaj i porozmawiaj. Rozmawiaj ze mną, tak? Parla con me. Może być też parlate con me. Parlate con me. Porozmawiajcie ze mną. Inny przykład czasownika koniugacji na are. Guardare. Tu guarda, guarda. Patrz, zobacz. Noi guardiamo, popatrzmy. Voi guardate, popatrzcie. Ma guardate, che sciocchezza. Ma guardate, che sciocchezza. Ale spójrzcie, co za głupota. Sciocchezza, głupota. Guardate, tak? Guardate. Ma guarda, che sciocchezza. Ale zobacz, co za głupota. Ascoltare. Ascolta, posłuchaj, przysłuchaj się. Ascoltiamo, posłuchajmy. Ascoltate, posłuchajcie. I zdanie. Ma ascolta quello che ti dico. Ma ascolta quello che ti dico. Ależ posłuchaj tego, co do ciebie mówię, tak? Ma ascolta. Może być też ma ascoltate quello che vi dico. No ale posłuchajcie, co do was mówię, tak? Raccontare. Opowiadać. Raccontare. Tu racconta. Opowiadaj. Opowiedz. Noi raccontiamo. Opowiedzmy. Voi raccontate. Opowiedzcie. Racconta tutta la storia. Racconta tutta la storia. Opowiedz całą historię. Raccontiamo tutta la storia. Opowiedzmy całą historię. Raccontate tutta la storia. Opowiedzcie całą historię. Koniugacja
na ere, druga. Prendere, prendi, bierz, weź. Prendiamo, weźmy, prendete, weźcie. Formy identyczne jak czas teraźniejszy. Leggere, czytać. Leggere. Tu leggi, czytaj, przeczytaj. Leggiamo, przeczytajmy, czytajmy. Leggete, czytajcie, przeczytajcie. Leggete bene le istruzioni di montaggio. Leggete bene le istruzioni di montaggio. Czytajcie, przeczytajcie dobrze instrukcje montażu. Na przykład przy składaniu mebli z Ikei. Można też powiedzieć leggi bene, leggi bene. Dobrze przeczytaj. Leggiamo bene le istruzioni di montaggio. Przeczytajmy dobrze instrukcje montażu. Rispondere, rispondere. Odpowiadać, odpowiedzieć. Rispondi, odpowiedz. Rispondiamo, rispondiamo, odpowiedzmy, tak? Rispondete, odpowiedzcie, rispondete. Rispondete alle domande secondo il modello. Rispondete alle domande secondo il modello. Odpowiedzcie na pytania zgodnie z modelem. Rispondete alle domande. Rispondi alle domande, tak? Odpowiedz na pytania. Rispondiamo alle domande. Odpowiedzmy na pytania. Chiedere. Pytać, prosić. Chiedi. Tu chiedi. Zapytaj, poproś. Chiediamo. Noi chiediamo. Zapytajmy. Chiedete. Chiedete. Zapytajcie. Chiedi alla signora cosa vuole. Chiedi alla signora cosa vuole. Zapytaj panią, czego chce. Chiediamo alla signora. Zapytajmy panią. Chiedete alla signora. Zapytajcie panią. Scrivere, pisać. Tu scrivi, napisz, pisz. Scriviamo, piszmy, napiszmy. Scrivete, napiszcie, piszcie. Scrivi immediatamente a lui. Scrivi immediatamente a lui. Napisz bezpośrednio do niego. Scrivi immediatamente. Napisz bezpośrednio. A lui do niego. Scriviamo immediatamente. Napiszmy bezpośrednio, tak? Scrivete a lui. Napiszcie do niego. Koniugacja trzecia. Sentire. Słyszeć, czuć. Senti. Słuchaj. Sentiamo. Słuchajmy. Sentite. Słuchajcie. Partire. Wyjeżdżać. Tu parti. Wyjeżdżaj, wyjedź. Partiamo, wyjedźmy. Partite, wyjedźcie. Partiamo da qua. Wyjedźmy stąd. Partiamo da qua. Parti da qua. Wyjedź stąd. Partite da qua. Wyjedźcie stąd. Formy identyczne jak w czasie teraźniejszym. Aprire. Apri, otwórz. Apriamo, otwórzmy. Aprite, otwórzcie. Aprite la finestra, otwórzcie okno. Apri la finestra, otwórz okno. Apriamo la finestra, otwórzmy okno. I finire. Finisci, skończ. Finiamo, skończmy. Finite, skończcie. Finiamo di essere ipocriti. Finiamo di essere ipocriti. Skończmy być hipokrytami. Un ipokryta, hipokryta. Finiamo di essere ipocriti. Finisci di essere ipocrita. Skończ z byciem hipokrytą. Finite di essere ipocriti. Skończcie z byciem hipokrytami. Pulire. Czyścić. Pulisci. Wyczyść. Puliamo. Wyczyśćmy. Pulite. Wyczyśćcie. Pulite e lavate tutte le verdure. Pulite e lavate tutte le verdure. Wyczyśćcie, czy oczyśćcie i umyjcie wszystkie warzywa.
Lavate też tryb rozkazujący. Lavare, tak? Lavate, umyjcie. Tryb rozkazujący bardzo często możecie spotkać także w przepisach kulinarnych. Właśnie pulite e lavate tutte le verdure. Pulisci e lava. Lava, tak? Lavare, końcówka A. Pulisci e lava tutte le verdure. Puliamo e laviamo. Puliamo e laviamo tutte le verdure. Oczyśćmy i umyjmy. Capire. Capisci, zrozum. Capiamo, zrozummy. Capite, zrozumcie. Capisci che non siamo i tuoi nemici. Capisci che non siamo i tuoi nemici. Zrozum, że nie jesteśmy twoimi wrogami. Nemico, wróg. Un nemico. Capite che non siamo i vostri nemici. Zrozumcie, że nie jesteśmy waszymi wrogami. I teraz imperativo negativo. Jeśli chcemy czegoś zakazać, odradzić komuś, to tworzymy imperativo w ten sposób. Dla osoby tu słówko non, non, czyli przeczenie, plus l'infinito, czyli bezokolicznik. Non parlare. Dla polskiego ucha brzmi to dziwnie, ale we włoskim właśnie tak zabrania się, czy zakazuje, czy odradza osobie tu czegokolwiek. Czyli tu. Non parlare, non parlare. Nie rozmawiaj, nie mów. A po włosku non parlare, czyli bezokolicznik, tak? Mówimy nie rozmawiać. Do osoby drugiej mówimy nie rozmawiać po włosku. Ale tłumaczymy oczywiście nie rozmawiaj. Dalej. Non prendere, non prendere. Nie bierz. Bezokolicznik prendere. Non sentire, non sentire. Nie słuchaj. Bezokolicznik sentire. Non finire. Nie kończ. Non finire. Bezokolicznik finire. Dla noi, voi, zakaz zbudujemy w ten sposób. Non plus la forma positiva, czyli ta forma twierdząca. Noi. Non parliamo. Non parliamo. Non parlate, voi non parlate. Non prendiamo, non prendiamo, nie bierzmy. Non prendete, non prendete, nie bierzcie. Non sentiamo, non sentiamo, nie słuchajmy. Non sentite, non sentite, nie słuchajcie. Non finiamo, non finiamo, nie kończmy. Non finite, non finite, nie kończcie. I znów, jeśli chcecie rozmawiać sam na sam ze sobą, to powinniście użyć formy tu, czyli na przykład non parlare, non prendere, non sentire, non finire. Kotek pewnie powie non miagolare, non miagolare. Kilka zdań dla tu. Non parlare di Napoli, non sei nato lì. Non parlare di Napoli. Nie mów o Neapolu. Non sei nato lì. Nie urodziłeś się tam. Non parlare di Napoli. Non sei nato lì. Non guardare troppa televisione. Non guardare troppa televisione. Nie oglądaj zbyt dużo telewizji. Non ascoltare le critiche e i giudizi negativi. Non ascoltare le critiche e i giudizi negativi. Nie słuchaj krytyki i negatywnych osądów. I giudizi negativi. Il giudizio, osąd, negativo. Non ascoltare le critiche e i giudizi negativi. Non raccontare mai a nessuno i tuoi piani futuri. Non raccontare mai, nie opowiadaj nigdy. Non raccontare mai a nessuno. Nie opowiadaj nigdy nikomu. I tuoi piani futuri. I tuoi piani futuri. Twoich przyszłych planów, tak? Il piano, plan. Futuro, przyszły, przyszłość.
Non raccontare mai a nessuno i tuoi piani futuri. Non prendere tutto sul personale. Non prendere tutto sul personale. Nie bierz, non prendere, wszystkiego osobiście. Sul personale znaczyłoby to osobiście do siebie. Non prendere, nie bierz. Non leggere i miei messaggi. Non leggere i miei messaggi. Nie czytaj moich wiadomości. Il messaggio, wiadomość. Non leggere i miei messaggi. Non rispondere alle provocazioni. Non rispondere alle provocazioni. Nie odpowiadaj, non rispondere, na provocazione. Una provocazione, le provocazioni. Non chiedere niente a nessuno. Non chiedere niente a nessuno. Nie proś o nic nikogo. Non chiedere, nie proś. Non chiedere niente, nic, czyli nie proś o nic. Chiedere qualcosa, prosić o coś. Non chiedere niente, nie proś o nic. A nessuno, nikogo, nessuno, nikt. Non scrivere con questa penna. Non scrivere con questa penna. Nie pisz tym długopisem. Non scrivere con questa penna. Non scrivere, nie pisz, con questa penna. Za pomocą tego długopisu, tym długopisem. Non partire da qua. Non partire da qua, nie wyjeżdżaj stąd. Non aprire la finestra. Non aprire la finestra, nie otwieraj okna. Non pulire la caffettiera con acqua saponata. Non pulire la caffettiera con acqua saponata. Nie czyść caffettiery, czy tam mokki, tak? Czyli urządzenia do robienia kawy, con acqua saponata, czyli wodą z mydłem. Il sapone, mydło. Acqua saponata, woda z mydłem. Pamiętajcie, żeby nie czyścić tej mokki nigdy wodą z mydłem, ani żadnymi środkami. I teraz niektóre z tych zdań przerobione na noi i voi. Non parlare di Napoli, non sei nato lì. Noi. Non parliamo di Napoli, tak? Non parliamo di Napoli se non siamo nati lì. Nie rozmawiajmy, nie mówmy o Neapolu, jeśli tam się nie urodziliśmy. Non parlate di Napoli se non siete nati lì. Non parlate di Napoli se non siete nati lì. Nie mówcie o Neapolu, jeśli się tam nie urodziliście. Non prendere tutto sul personale. Noi non prendiamo tutto sul personale. Non prendiamo tutto sul personale. Nie bierzmy wszystkiego do siebie osobiście. Voi non prendete tutto sul personale. Non prendete tutto sul personale. Nie bierzcie wszystkiego do siebie osobiście. Na dole. Non pulire la caffettiera con acqua saponata. Na górze. Noi. Non puliamo la moka con i detersivi. Non puliamo la moka con i detersivi. Nie czyśćmy moki, inna nazwa na caffettiere, moka, con i detersivi. Il detersivo to jest po prostu detergent, tak? Środek do mycia, do prania. Nie czyśćmy moki detergentami. Voi non pulite la caffettiera con il detersivo piatti. Non pulite la caffettiera con il detersivo piatti. Nie czyśćcie caffettiery płynem do mycia naczyń, detergentem do mycia naczyń. Il detersivo piatti. Piatti, naczynia, talerze. Non pulite la caffettiera con il detersivo piatti. I jako ciekawostka, słynne zdanie z boskiej komedii Dantego. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Lasciate, porzućcie. Ogni speranza, wszelką nadzieję, każdą nadzieję, voi che entrate. Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy wchodzicie. Taki widniał napis u bram piekieł według Dantego. Lasciate ogni speranza voi che entrate. A zatem zapamiętajmy,
że formy trybu rozkazującego dla osób tu, noi, voi są identyczne jak w czasie teraźniejszym, tryb oznajmujący, jedynie intonacja i kontekst mogą zmienić je w nakaz, prośbę, rozkaz, radę. Często towarzyszy im wykrzyknik, czyli punto esclamativo. Punto esclamativo. Przy okazji punto interrogativo to jest znak zapytania. Interrogativo. Na następnej lekcji zajmiemy się imperativo indiretto, czyli formami dla lui, lei, loro. To, co najważniejsze, to zapamiętać, że dla koniugacji pierwszej, are, osoba tu będzie kończyła swoje formy na a. Parlare, re odpada i zostaje parla. Tu parla, ty mów. Tu accetta, od accettare, czyli przyjmować, akceptować. Accetta, przyjmij, zaakceptuj. Dimostra, dimostra, dimostrare, dimostra, pokaż. Dimostrare, pokazywać, demonstrować, w sensie pokazywać, tak? Okazywać. Okaż, pokaż. Guarda, popatrz. Guardare. Zapamiętujemy parla, accetta, dimostra, guarda, a także miagola, miagola. Jeśli będziecie mieli kłopot z zapamiętaniem, kiedy formy dla osoby tu przybierają końcówkę a, przypomnijcie sobie kotka, który miauczy. Miagolare, are, tu miagola. I jeszcze słówko. Jeśli korzystacie z moich lekcji i rzeczywiście pomagają Wam one w nauce włoskiego, to może rozważylibyście wsparcie rozwoju mojego kanału na Patronite. Znaleźlibyście się tam w świetnym gronie, bo grono osób wspierających wakacje Romane to naprawdę fajni ludzie. Dziękuję. Teraz to wszystko. Zapraszam na następną lekcję, gdzie będziemy kontynuować Il modo imperativo. Vi ringrazio, grazie mille, ciao, a presto, ciao ciao.